Na początku warto zaznaczyć, że warszawskie środowisko kibicowskie jako jedno z nielicznych w kraju unika rozgłosu. A co za tym idzie, był to najtrudniejszy odcinek o tematyce kibicowskiej ze wszystkich dotychczasowych. W przypadku większości ekip informacje o zdarzeniu latają po internecie nierzadko kilka minut po zdarzeniu. Tak w tym przypadku jest dużo bardziej hermetycznie, choć nie zawsze tak było. To Teddy Boys 95 jako pierwsi w kraju w okolicach 1999/2000 założyli swoją stronę internetową o nazwie Hall Info, na której były choćby ich zdjęcia. Strona szybko zniknęła, podobno można ją gdzieś pobrać, mi się nie udało dostać do jej zawartości. O tym, jak i o wielu innych rzeczach dowiecie się w tym materiale. A zanim zaczniemy, to rozpoczyna się największa impreza piłkarska na świecie, czyli Mundial, a w związku z tym sponsorem tego odcinka jest oficjalny sponsor reprezentacji Polski – STS. STS to legalny polski bukmacher, który w związku ze wspomnianymi mistrzostwami rusza z akcją Wygraj Mundial. Na czym polega akcja? Ano na tym, że dla zarejestrowanych użytkowników STS przygotował 5 etapów, a w każdym z nich czeka na Ciebie 5 zadań. Jeśli je wykonasz, zgarniasz 500 zł. Jeśli z kolei nie jesteś jeszcze zarejestrowany, to STS przygotował ofertę powitalną, gdzie z kodem zbrodnia łącznie możesz zgarnąć pewne 1560 zł. Przy 3 pierwszych wpłatach do 1500 zł i 60 zł za wykonanie zadań. Pamiętaj też, że pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł, więc nawet jak kupon kolokwialnie nie wejdzie, otrzymasz zwrot środków. Czyli dla przykładu, obstawiasz, że Belgia wygra z Chorwacją za 100 zł, jeśli wygrałeś, to masz 211 zł, jeśli nie, to masz z powrotem 100 zł. Ja już swój kupon na otwarcie mundialu obstawiłem. Pamiętajcie, że oferta skierowana jest do osób pełnoletnich oraz pamiętajcie, aby grać odpowiedzialnie, a mogą Wam w tym pomóc limity, które sami możecie wyznaczyć. Więcej informacji o wspomnianej promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz na karcie w prawym górnym rogu i pamiętajcie, kod zbrodnia. Tymczasem zaczynajmy historię warszawskich kiboli. Początek lat 90. na polskich stadionach to brutalna wojna chuliganów z policją. Prym wiedli w tym Śląsk, Wrocław oraz właśnie stołeczna Legia. Wspomnę, że wyróżniała się także gdańska Lechia, jednak to były jeszcze czasy, kiedy grupy kibolskie wyglądały trochę inaczej i trochę inaczej działały. Nierzadko po wypiciu taniego wina za przedłużenie ręki służyła drewniana ławka, wyrwana chwilę wcześniej. Lech Poznań był mało znaczącą ekipą, wyzywaną nawet przez inne ekipy od konfidentów, gdyż zdarzało się, że po różnych awanturach skarżyli się policji. Oczywiście mówimy o początku lat 90. i wspominam o kolejorzu nieprzypadkowo, bo ta ekipa w tym materiale przewinie się i to już w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o siłę. Ale lata mijały i wraz z nimi zmieniały się trybuny. Następowała zmiana pokoleniowa. Młodsi już tak nie pili, pojawiła się moda na sterydy i sztuki walki. Można powiedzieć, że z większych ekip w połowie lat 90. tylko Śląsk-Wrocław zatrzymał się w czasach picia win na wyjazdach. Nawet do dziś mówi się na nich malinowe nosy. Legia w tych zmianach wiodła prym, zaczęła się krystalizować nowa ekipa młodych chuliganów. W dużej mierze byli to ludzie z subkultury skinheads, a także sporo dzieciaków z blokowisk rozrzuconych po całej Warszawie. Tak w 1995 roku powstała grupa Teddy Boys 95. Wyróżniali się tym, że nie imprezowali, trenowali oraz nie tylko byli chętni do konfrontacji, ale także sami ich szukali. Teddy Boys nie byli liczną grupą w porównaniu do innych czołowych ekip. Liczyli około 50-60 członków. Wspierali się za to inną stołeczną ekipą o nazwie Turyści 97. Turyści zresztą w późniejszym czasie zostali praktycznie w całości wchłonięci przez Teddy Boys. Jako ciekawostkę wspomnę jeszcze, że założycielem ekipy Turyści 97 był nikt inny jak Hanior. Obecnie najbardziej znienawidzony świadek koronny, który sporo namieszał wśród stołecznych fanatyków, ale po kolei. Rok 1997, Konwiktorska płonie. Z kronikarskiego obowiązku. Przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie znajduje się Stadion Stołecznej Polonii. Dokładnie na tym obiekcie 19 kwietnia 1997 roku rozegrano derbowe spotkanie pomiędzy wspomnianą Polonią a Legią. To była jedna z tych stadionowych zadym, która zapisała się w historii oraz która trafiła na absolutnie wszystkie ówczesne czołówki wszystkich mediów w kraju. Policja została wtedy wygoniona ze stadionu, a budynki klubowe Polonii zostały podpalone. Rannych zostało aż 36 funkcjonariuszy. To były jeszcze czasy, gdy stara gwardia z Bosmanem, Alchimem i innymi na czele wciąż miała więcej do powiedzenia niż młodsi stażem i wiekiem tetki, jak się zwykło nazywać potocznie ekipę Teddy Boys. Cezary Kucharski, ówczesny piłkarz Legii, tak wspominał to spotkanie. Najlepiej pamiętam mecz w 1997 roku przy ulicy Konwiktorskiej. Długo przegrywaliśmy 1-0, ktoś podpalił baraki przy stadionie. Strzeliłem wyrównującego gola lewą nogą w samo okienko. Musiałem uspokajać kibiców. Podszedłem do trybuny, krzyczałem: przestańcie, uspokójcie się, dajcie nam dokończyć mecz. Z kolei Michał Żewłakow, ówczesny gracz Polonii, tak opowiadał o tych wydarzeniach. Pamiętam, jak płynęły baraki. To taki obrazek chyba niespotykany, jeśli chodzi o europejskie stadiony. Natomiast to były inne czasy, zupełnie inne realia. Na stadionie Legii w latach 1997-2000 rozgrywano mecze kadry narodowej. Dużo już mówiłem w innych materiałach o spotkaniach reprezentacji, bo to była ważna część ówczesnej sceny kibicowskiej. Dzięki temu, że mecze rozgrywane były w stolicy, Legia była bardzo silnym graczem w koalicji kibiców. Wszystko często zaczynało się od legionistów i na nich kończyło. Sama kadra była bardzo dynamiczną sytuacją. Obozy zmieniały się, różniły, kłóciły między sobą. Legioniści jednak odgrywali w tym bardzo dużą rolę. To oni wręczyli Anglikom wydrukowane mapki w języku angielskim z trasą do Parku Saskiego, gdzie doszło do jednej z najgłośniejszych i najbardziej krwawych międzynarodowych ustawek. Po tej ustawce Anglicy powiedzieli, że już nigdy z Polakami nie będą się bić na ubitej ziemi. W każdym razie najbliżej do Legii w tamtym czasie na kadrze miała Lechia Gdańsk, Zagłębie Sosnowiec oraz ekipa chuliganów z Tomilu Olsztyn spod znaku Denaturat Boys. Niech was nie zmyli ta nazwa, gdyż była to bardzo silna jak na tamte czasy grupa nasterydowanych chuliganów. Zmierzam jednak do tego, że na linii Lechia-Legia zaczęło bardzo iskrzyć, co doprowadziło do tego, że kilkukrotnie te ekipy wzięły się za łby. Pierwsze starcie miało miejsce w Norwegii w 2001 roku w Oslo. Wtedy też podczas transmisji na żywo mogliśmy zobaczyć zamieszanie w polskim sektorze. To Lechia rozgoniła całą ekipę Legii i Pogoni. Na promie w drodze powrotnej, gdzie znajdowały się obie ekipy, także doszło między nimi do starcia. Wtedy sytuację uspokoiła szybka interwencja kogoś odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Kibole odpuścili po słowach, że w Świnoujściu już czeka na nich oddział antyterrorystów. Do rewanżu doszło po meczu Polska-Armenia rozgrywanego w Warszawie. Lechiści nie mogą tego dnia dobrze wspominać. Gdańszczanie sami sobie byli winni, gdyż dali kilka godzin legionistom na zebranie się. Ci z kolei skrzętnie to wykorzystali i zebrali się tak silnie, że szybko pokonali ekipę z Trójmiasta. To był dopiero początek. Jak chcecie więcej szczegółów odnośnie sytuacji na kadrze, to znajdziecie je w odcinkach o trójmiejskich chuliganach. Do wojennej ścieżki pomiędzy Legią a Lechią jeszcze wrócę, ale dbając o chronologię, cofniemy się do roku 1999, kiedy to ekipa Tetków rozkręcała się na dobre. Dodam jeszcze tylko, że oba wspomniane spotkania na boisku nasi reprezentanci wygrali. To był czas, kiedy Emanuel Olisadebe był prawdziwym narodowym bohaterem. Wróćmy jednak do kiboli i do roku 1999. Sierpień 1999 rok. Świtnowy Dwór Mazowiecki, Śląsk-Wrocław. Piąta kolejka drugiej ligi. Wrocławianie wybrali się na ten mecz pociągiem w około 100 osób. W tamtym okresie wszyscy dobrze się znali z racji tego, że niemal wszystkie mecze kadry narodowej były właśnie w Warszawie na Legii. I wszyscy byli w jednym obozie tzw. koalicji. Często wspólnie ramię w ramię walcząc z przedstawicielami tzw. Wielkiej Triady. Znano się po ksywkach i po twarzach. Gdy mecz już trwał w okolicy sektora przyjezdnych, pojawiło się kilka osób, a zza ogrodzenia widać było 50-60 osobową grupę, których gabaryty wyróżniały się jak na tamte czasy. Byli to właśnie przedstawiciele Teddy Boys 95 i Turystów 97, którzy przyjechali sprawdzić się z wrocławianami na honorowych zasadach. Fanatycy z województwa dolnośląskiego, widząc gabaryty chuliganów Legii, posiłkowali się starymi dobrymi ławkami oraz racami i od razu postanowili zaatakować, wiedząc, że nie mają większych szans w walce na gołe pięści. We wszystko dość szybko wmieszała się miejscowa policja, której było bardzo mało. Efekt tego chaosu był taki, że połączone siły Śląska i Legii zaatakowały wszystkich policjantów na stadionie, goniąc ich, a dwóch nawet zostaje solidnie poturbowanych. Większość fanatyków Legii po skończonej awanturze usiadła razem z wrocławianami wspólnie w klatce dla przyjezdnych, co jak się okazało było olbrzymim błędem. Pod koniec meczu przyjechały spore posiłki ze szkółki policyjnej w Legionowie. Większość ludzi wtedy po raz pierwszy mogła ujrzeć nowe czarne umundurowanie prewencji oraz charakterystyczne białe kaski, co oznaczało kłopoty. Po skończonym meczu solidne oddziały prewencji ustawiły ścieżkę zdrowia przy wyjściu z sektora i wszystkich wychodzących kibiców traktowano nowymi modelami pałek. Taka ścieżka zdrowia miała jakieś kilkadziesiąt metrów, a niektórzy przy jej końcu mieli już naprawdę dosyć wszystkiego. Policja także zatrzymała 6 osób z Wrocławia i 3 z Warszawy, w tym owianego złą sławą Haniora z Legii. Wszyscy zatrzymani spędzili 3 miesiące w areszcie. Dodam, że niewiele, bo jakiś rok, może trochę później, Śląsk jechał przez Warszawę na swój mecz ligowy. Na dworcu centralnym było kilku przedstawicieli Teddy Boys, którzy zostali zaatakowani na ruchomych schodach przed kilkudziesięcioma pijanymi kibicami Śląska. Jednak już na następnej stacji Warszawa Wschodnia wrocławianom ukazał się widok 50-60 fanatyków spod znaku Elki, którzy krzyczeli, aby wrocławianie wysiedli, dając im czas na wyjście z pociągu, po czym dosłownie się po nich przebiegli. Trudno mi ustalić, czy był to wyjazd do Olsztyna, czy do innego miejsca, ale takie zdarzenie miało miejsce w latach między 2000 a 2002. Jeśli ktoś pamięta, co to za mecz, niech da znać. Przypominam jeszcze raz o specjalnej ofercie sponsora odcinka STS, czyli Wygraj Mundial, oraz ofercie powitalnej, gdzie do zgarnięcia jest nawet 1560 zł. Zapraszam do rejestracji za pomocą linku w pierwszej linijce opisu pod tym filmem. Na przełomie roku 1999 i 2000 Legia wybrała się na wyjazd do Wodzisławia Śląskiego autokarem. Wybrała się stara ekipa oraz trochę młodszych wyjazdowiczów. Nie było tam żadnej zgranej grupy młodych chuliganów. Umówmy się, z całym szacunkiem dla Wodzisławia Śląskiego. Kto mógł spodziewać się czegokolwiek na takim wyjeździe? No chyba, że w okolicach Górnego Śląska i którejś ze śląskich ekip. Ale jeszcze w drodze dojazdowej ekipa Legii została zaatakowana przez zmotoryzowaną ekipę Lecha Poznań. Przejechali samochodem kilkaset kilometrów tylko po to, żeby złapać Legię w miejscu, gdzie nie będą się tego spodziewać. Legia poniosła tego dnia sromotną klęskę na gruncie chuligańskim. W tym czasie zaczynał się powoli coraz większy podział na Legii. Starsze pokolenie nie lubiło młodszych tetków, dochodziło do kłótni, a nawet tak zwanych solówek. Jeden z reprezentantów starszej gwardii Archim w potyczkach z Lechią Gdańsk bił się po stronie Lechii. To były główne przyczyny. Starsi woleli właśnie Lechię, natomiast tetki Pogoń Szczecin, Zagłębie Sosnowiec i Olimpię Elbląg. W końcu, jak to najczęściej bywa, starsi, widząc, że ich czasy się kończą, dali sobie spokój i odeszli w cień. Po prostu tetki stali się zbyt mocni i musieli mu ustąpić władzę. Wielu z nich bywa na stadionach do dziś, natomiast jak w każdym mieście, władzę ciężko się oddaje młodszym. Tutaj wspomnę jeszcze, że w materiałach o trójmiejskich kibolach szczegółowo omawiałem przegraną bitwę na Ursusie z ekipą Arki Gdynia, mecz rezerw Legia 2 z Arką Gdynia i wejściu na żyletę ekipy Zbyszka Rybaka, a także ustawkę w Olsztynku po 21 osób, więc nie będę powtarzał tych samych historii. Zachęcam, jeśli ktoś nie widział tych materiałów, do ich obejrzenia. Zostawię linki w opisie. W roku 1999 podczas meczu Lech Poznań Legia Warszawa przy ulicy Bułgarskiej sporo się działo na trybunach i wokół nich. Dzień raczej nie byłby pozytywnym wspomnieniem dla legionistów, gdyby nie jeden fakt. Przed meczem 2 lub 3 fanatyków z Elką przeskoczyło ogrodzenie i pobiegło w poprzek boiska do przeciwległej trybuny, zrywając flagę Arki. Arka Gdynia Pogórze. Pogórze to oczywiście dzielnica Gdyni, a Arka ma i miała zgodę z Lechem. Gdy miejscowi zreflektowali się, co się stało, legioniści wracali już ze wspomnianą flagą na swój sektor, co zresztą doskonale widać na załączonym zdjęciu. Wywołało to dość impulsywną reakcję gospodarzy, którzy przez murawę ruszyli w stronę sektora gości. Jako ciekawostkę powiem, że tego dnia, kilka metrów od zdarzenia, piłki podawał bardzo popularny obecnie raper Paluch. Trenował on sporo lat w Lechu, był nawet bardzo obiecującym juniorem. W 2002 roku przy ulicy Łazienkowskiej rozegrane zostanie spotkanie pomiędzy Legią a Widzewem. Na ten mecz przyjechało ponad 1000 widzewiaków, którzy dzień wcześniej specjalnie podpiłowali płot w sektorze przyjezdnych po to, aby w trakcie spotkania wybiec na murawę i zaatakować miejscowych, a najlepiej zerwać im jakąś flagę. To byłoby największe poniżenie fanatyków Legii. Łodzianie wykonali ten plan precyzyjnie i w najlepszym momencie, gdy nad boiskiem unosiło się mnóstwo dymów z rac, zaatakowali. Gdyby nie 16-letni wtedy Mati, który własnym ciałem uratował ogromną flagę Duma i Sława, w jej posiadanie weszliby widzewiacy. Mati to prawdziwa ksywka jednego z kibiców. Walka na murawie trwała dość długo i była niezbyt wyrównana. Najpierw zaatakowali widzewiacy, a po chwili legioniści odwdzięczyli się atakiem z dwóch stron. Gdyż zwłaszcza reprezentanci Tetków lubili przesiadywać na końcu trybuny krytej. W każdym razie trzeba przyznać, że łodzianie wykazali się tego dnia ogromnym sprytem. 10 marca 2002 roku Legia Warszawa grała wyjazdowe spotkanie z holenderskim Utrechtem w ramach nieistniejącego już Pucharu UEFA. Legioniści spod znaku Teddy Boys 95 bardzo licznie odwiedzili holenderskie miasto, wcześniej zahaczając o Hagę, gdzie mają swoich przyjaciół za ADO Den Haag. Razem z nimi wybrali się do Utrechtu, gdzie doszło do potyczek na ulicach miasta, w których to warszawiacy byli agresywniejsi. Jednak prawdziwy pokaz chuligaństwa stadionowego był dopiero podczas spotkania, a wszyscy śledzący mecz na żywo w telewizji mogli zobaczyć takie obrazki, jakie widzicie właśnie na ekranie. Widziała to cała Europa. Warto dodać, że chociaż na boisku było pozytywniej, bo legioniści wygrali to spotkanie 3-1. Lato 2002, ulica Wolska. Lech Poznań grał swój mecz w Warszawie z Polonią. Legioniści mieli z nimi rachunki do wyrównania. Chodziło jeszcze o ten feralny wyjazd do Wodzisławia Śląskiego. Legioniści postanowili się odegrać. Jak to mieli w zwyczaju, dzień przed wyjazdem zadzwonili do PR, a ci z entuzjazmem i bez zastanowienia odpowiedzieli tak, przyjedziemy się bić. Wszak byli w tamtym czasie zdecydowanie ekipą numer 1, co było paradoksem, gdyż w kilka lat z ekipy, z której wszyscy się śmiali, pod wodzą Surówy awansowali na absolutnie chuligański top. Legioniści zbierali się na starym stadionie Sarmaty w Warszawie i tam docelowo mieli przyjechać poznaniacy. Fani Lecha jednak zatrzymali się 3 autokarami kilkaset metrów wcześniej na ulicy Wolskiej i ruszyli pieszo. Widząc to, legioniści wysypali się na wspomnianą ulicę i właśnie tam doszło do starcia. Z relacji moich rozmówców wynika, że Legii było 150–180 osób, natomiast poznaniaków 150. Faktem również jest to, że poznaniacy mieli kije, które wyrzucili po nawoływaniu gospodarzy, że bijemy się na ręce. Legia szybko przegrała tę bitwę, a zdaniem gospodarzy nie wszyscy z poznaniaków wyrzucili wspomniane przedłużenie ręki. Pyry mieli jeszcze ganiać legionistów po całej okolicy, aż zaczęło się zjeżdżać mnóstwo policji. Ludzie z okien bili im brawo, mieli bitwę pod własnymi oknami, na żywo, w której udział brało kilkuset mężczyzn. O dziwo, całe zdarzenie w centrum miasta nie przyniosło żadnych konsekwencji prawnych. Legioniści ubierali się wtedy w białe t-shirty, co widać na zdjęciu. Było to wtedy ich znakiem rozpoznawczym podczas umawianych walk. Później przenieśli to na trybuny podczas meczów, a teraz są z tego znani. 3 maja 2004 rok. Arka Gdynia podejmowała szczecińską Pogoń. Tego dnia elita warszawskich chuliganów wybrała się dwupiętrowym autokarem w 65 osób do Gdyni na mecz ich przyjaciół z Pogoni Szczecin. Wyjazd diabelnie interesujący, bo nie dość, że Arka, która już po Grabiszyńskiej nie była tą Arką, ale jednak wciąż Arką, dodatkowo Lechia, która po przegranej bitwie po meczu z Armenią czekała tylko na okazję, aby się odgryźć, a Legia zbytnio im tej okazji nie dawała i przekładała rozmowy telefoniczne na inny termin. Wesoła wycieczka z Warszawy dojechała na miejsce, gdy mecz już się rozpoczął. Fanatycy z Elką ruszyli pieszo pod kasy Arki na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Z trybuny tego obiektu widać świetnie ulicę, a tam szli tetki z okrzykiem na ustach. Doszło do próby konfrontacji przez ogrodzenie. Arkowcy obrzucali ich czym tylko się dało, musiała interweniować policja. W tym czasie Pogoń Szczecin z drugiej strony stadionu wyłamała ogrodzenie i ruszyła koroną stadionu, także próbując doprowadzić do starcia. W końcu służbom udało się zaprowadzić porządek. Jednak to nie był koniec tego dnia. Gdańszczanie, podkreślę, kibice Lechii, gdy tylko dowiedzieli się o wizycie chuliganów ze stolicy, na prędce zebrali się w 150 osób, proponując legionistom ustawkę. A ci dali im tę szansę, ale powiedzieli, że tylko w Elblągu, gdzie mieli swoich przyjaciół z Olimpii i zapewne chcieli się nimi posiłkować. Lechia przyjęła warunki i wybrała się do Elbląga w wyznaczone miejsce. Gdy trwały już rozmowy z posłańcem, ten zauważył sprzęt w samochodach fanatyków z Trójmiasta. Legia zrezygnowała i dała znać telefonicznie, że do bójki nie dojdzie. Co do sprzętu w samochodach Lechii, mieli go wszędzie i zawsze, jednak nie robili tak, że wybiegali na umawianej bójce na ręce i posługiwali się narzędziami, tak jak chociażby ostatnio zrobiła Elana Toruń. Natomiast mieli go, bo życie ich nauczyło, że warto. Jeszcze raz przypominam o sponsorze odcinka firmie STS, a my widzimy się w części drugiej. Do zobaczenia.